Witajcie, moi drodzy, w tym wyjątkowym dniu. Cokolwiek byście nie obchodzili, na pewno nie da się nie zauważyć dookoła panującej was gwary i poruszenia z powodu okresu świątecznego. I jak zawsze życzymy sobie różnych rzeczy. Ja też postanowiłem w tym roku nagrać taki filmik, mimo że chyba wcześniej nie robiłem czegoś takiego. Nie pamiętam, było to rok temu na pewno, jeśli było. Postanowiłem nagrać filmik, w którym złożę wam jakieś życzenia, które także są skierowane do mnie. No bo jestem jednym z was, jestem jednym z tej grupy hobbystów, nerdów i malarzy pacynek i figurynek, jak to niektórzy mówią. I chciałbym wam życzyć kilku rzeczy, dokładnie zrobiłem sobie listę nawet, żeby nie zapomnieć i nie bełkotać. Listę pięciu rzeczy, które chciałbym, żebyście i wy, i ja w tym roku 2023 osiągnęli lub do których żebyście dążyli. Pierwszą z tych rzeczy to jest życzę wam wszystkim serdecznie, tak jak i ja sobie usilnie, codziennie, za każdym razem, jak jadę do któregokolwiek sklepu hobbystycznego, zaprzyjaźnionego, czy to Stagraf, czy to Strategia, czy Hegemon. Życzę sobie i wam wygranej wojny z szarym plastikiem. Ja wiem, że nie wszystkich was to dotyczy, ale w szczególności to dotyczy graczy bitewniaków, którzy kupujecie figurki, zanim pomalujecie następne, poprzednie. Ale wiem też, że dotyczy to też tych malarzy, którzy malują sobie figurki hobbystycznie, w sensie takim artystycznym nawet, bo wiem, że jesteście tego winni, że kupujecie sobie basty, miniaturki czy jakieś inne pomysły na dioramki i one leżą odłogiem i mam nadzieję, że kiedyś do nich dojdziecie. I niestety w czasach, kiedy jest masa tych modeli, ciężko jest się powstrzymać przed kupowaniem kolejnych na półkę, na kiedyś, ale walczcie z tym nie kupując, bo sama przyjemność kupowania, wspierania producentów jest czymś fantastycznym, ale malując więcej, po prostu malujcie więcej. Druga rzecz, której wam życzę, to wyrozumiałości u waszych partnerów, którzy z jakąś dozą zrozumienia podejdą do waszego hobby, lub też mam nadzieję podchodzą do waszego hobby i nie tworzą wam kwaśnych sytuacji, kiedy wydajecie właśnie na te kolejne figurki, kolejne armie, kolejne zestawy, masy pieniędzy, no bo to niestety kosztuje. Dobrze o tym wiemy. Zarzucę sobie pompon. No i co się z tym wiąże? Zawsze jak nagrywam, musi mi coś się zokiemniać. Co się z tym wiąże? Życzę wam z całego portfela. Nie serca, tylko z całego portfela. Życzę wam kasiorki na wasze zachcianki. Kasiorki na te nowe modele. Kasiorki na te nowe armie. Kasiorki na nowe Battle Force od Hegemona. Czy jakiekolwiek inne, nie wiem, fiubździu wam wpadnie do głowy. Życzę wam serdecznie, żebyście zawsze, jak zajrzycie do swojego hobbystycznego portfelika, znaleźli parę groszy, które możecie po prostu ciepnąć, rzucić w stronę producenta, czy właśnie sklepu waszego ulubionego i sobie po prostu to zakupić. No i czwartej rzeczy, którą wam życzę, to jest cierpliwości w dążeniu, w cierpliwości i w zrozumieniu swoich niedoskonałości. O, tak to bym ujął. Abyście nie poddawali się. Ja tam kiedyś nagrałem taki filmik, w którym był Gazgul i Makari o podchodzeniu, o wiecie, ciśnięciu do przodu i w ogóle. Ale no chyba jest to bardzo ważna rzecz, żeby się nie poddawać, ale też żeby się rozwijać. Jak się rozwijamy, to nie zawsze nam wychodzi. Czy jak próbujemy się rozwijać, to nie zawsze nam wychodzi. Czasami są potknięcia, czasami są porażki. I mam nadzieję, że będzie więcej zwycięstw w tych technicznych, na przykład sferach, kiedy próbujecie coś zrobić. Próbujecie na przykład, nie wiem, namalować coś inną techniką, niż do tej pory malowaliście. Życzę wam wytrwałości w tym, cierpliwości i zawzięcia też przy okazji. I ostatnie rzeczy, właśnie też znowu związanej z tym, tak jakoś tak mi się fajnie, segwaye mi się robiły, w zacięciu, w dążeniu do doskonałości, w samodoskonaleniu, żebyście nie osiadali na laurach. I jeżeli jesteście graczami bardziej niż malarzami, no niestety,
Nie ma dla was ratunku. Musicie malować tak, jak malujecie. Malujcie tylko, żeby to było kolorowe, żeby nie było wstyd wystawić szarego plastiku. Patch punkt pierwszy, znaczy patch życzenie pierwsze, żeby jak najmniej tego szarego plastiku było i macie zupełnie inne priorytety, ja to rozumiem. Dlatego możecie wpadać, bo ja ostatnio też, wpadać do mnie na streamy, bo ja ostatnio też bardzo dużo próbuję modeli z siebie wypluwać, bo dużą ilością modeli chcę grać różnorodnymi armiami, chcę grać ciekawymi modelami. I mam jeden plan w głowie na przyszły rok, który nie wiem, czy mi się uda spełnić, ale może mi się uda, zobaczymy. Nic nie mówię, ale walczcie ze mną, bądźcie tutaj ze mną i trzymajmy się razem, miejmy tą, wiecie, zaciśniętą pięść w tym dążeniu, w tym, tą chęć w dążeniu do samodoskonalenia się, do osiągania coraz lepszych efektów lub też w przypadku właśnie graczy bitewniakowych do coraz szybszym malowaniu tych modeli, żeby można było kupić je tego dnia, przez następny dzień złożyć i trzeciego dnia nimi zagrać. Także to są życzenia, które wam składam na ten 2023 rok. Mam nadzieję, że weselszy rok, nie wojenny, nie pandemiczny, po prostu normalny, kurwa, rok, po prostu, który będziemy mieli. A co w kanale będzie się, co na kanale będzie się działo? Na kanale będą się działy rzeczy, trzy rzeczy chcę, może nie to, że wam obiecać, bo to wiecie, obiecanki, cacanki, jak to mówią, ale chciałbym, żeby miały miejsce. To będą, będzie następujące. Pierwsza, jak ostatnio widzieliście na streamach, czy na streamie, tym 300 godziny malowania dziennie, gdzie zagraliśmy ze śniegiem, studio już działa. Poza kabelkiem, który tam się wykrzaczył, internetem, poza bateryjkami, które zdechły, to się zdarza. Mam nadzieję, że będzie więcej batrepów. Ja w ogóle na 2022 rok miałem zamysł jednego batrepu miesięcznie. Nie udało się z różnych względów. Ale mam zamiar co najmniej 12 batrepów wam dostarczyć w 2023, co najmniej. Jeśli wszystko pójdzie dobrze, będzie ich więcej. Bo mam wszystko tak zrobione, żeby to przyszli ludzie, rozstawili się, zagramy i właściwie za 2-3 dni puszczą batrep na sieć. Niekoniecznie dla was wszystkich, w sensie, że niekoniecznie będzie do obejrzenia od razu, ale będziecie mieli już materiał. Druga rzecz, której sam sobie życzę, i wiem, że to jest możliwe, bo Mateo z Paints of War daje sobie z tym radę, a mianowicie regularnych streamów, nie odpuszczania i nie luzowania sobie którymi w te dni, kiedy po prostu gorzej się czuję, ale robienia tych streamów, bo wiem, że mnie też to motywuje do przysiądnięcia i malowania. No i mam nadzieję, że te streamy będą albo bardziej mięsiste, czyli będę mógł bardziej jakąś treść tam rzucić, albo będą po prostu regularne i tyle. I będziecie wiedzieli, że każdy wtorek i czwartek to jest stream i raz na miesiąc chcę zrobić, na 100% chcę zrobić streamy dla patronów, takie, że tylko patroni lub ludzie, którzy patronowali też, bo to też uważam, że jeżeli daliście mi kiedykolwiek jakiś grosz, macie prawo do tego, żeby nosić to miano patrona. Kubek macie pewnie, więc tak. A przy okazji kubków też będę dodrukowywał kubki, więc jak chcielibyście zostać patronem, to znowu kubek dostaniecie. No i trzeci punkt, który planuję zrealizować w tym roku i co już zapowiedziałem, to powrót podsumowań modelarskich. W tym roku już to po wakacjach trochę rozjechało, nałożyło się parę rzeczy, taka demot się nałożył na to, dużo pracy i to, że tam się ten stream wysrał po prostu w pewnym momencie i bardzo, bardzo was za to przepraszam. Natomiast od stycznia, w styczniu już rzucam wątek na Makariuszach, na grupie mojej, wrzucam tam wątek, wydarzenie, styczniowe podsumowanie waszych prac. Robimy, wy przez styczeń malujecie fiksy swoje, armie, makiety. Kurde, nawet paznokcie możecie malować, byłaby coś miało wspólnego z malarstwem. Nie interesuje mnie, co będziecie malować. Możecie, kurczę, stajenkę pomalować. Nie, stajenkę, szopkę noworoczną możecie pomalować. Nie interesuje mnie to. Ma być to praca artystyczna, malowanie. Pędzelek ma być użyty lub aerograf. Jeśli użyliście tego pędzla i aerografu lub też konwertowaliście coś, green stuff, cokolwiek około modelarskiego, wrzucajcie. A pod koniec miesiąca, czy po zakończeniu miesiąca, na początku lutego, przejrzymy sobie to i tyle. I takie są trzy rzeczy, które ja planuję w tym roku zrealizować. Są jeszcze inne rzeczy, które nie są związane bezpośrednio z moim kanałem, ale o tym się dowiecie w swoim czasie. Moi drodzy,
Do końca roku raczej nie będzie żadnych materiałów. Raczej. Chyba, że jakiś taki spontaniczny stream się pojawi, kiedy po prostu będę miał chwilę, usiądę i będę malował. Będę miał chwilę i coś zrobię. Może. Natomiast jest jeden materiał, który wskoczy, który jest już zaplanowany, wiecie, od tam kilku dni. I to chyba wszystko na ten rok będzie. Zobaczymy się w 2023, któregoś tam stycznia. I trzymajcie się do tego czasu, ciepło. No i co? Do zobaczenia za rok. Taki sucharek. Na razie.